Jadnowic nie żyje. Ceniony aktor miał 83 lata. Wiadomość o śmierci artysty potwierdziło miasto Kowal. Jeszcze niedawno mieszkańcy mogli spotkać się tam z Janem Nowickim z racji promocji jego książki. Jan Nowicki zapisał się na kartach polskiej sceny artystycznej. Przez wiele lat zawodowej aktywności stworzył niezapomniane kreacje aktorskie. Większość Polaków pokachała go za rolę Wielkiego Szu. Niemniej Jan Nowicki ma na koncie imponujący bilans zagranych bohaterów. Wcielił się w niemal 200 ról, zarówno w teatrze, jak i w telewizji i filmach. Poza Wielkim Szu, wystąpił także w kultowych, magnacie niepochowanym, czy w sanatorium pod z cydrą i spirali. Jego nietuzink Ciekawy talent docenił także Andrzej Wajda. Jan Nowicki nigdy nie osiedł na laurach. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie powrócił po latach w mury Alma Mater. W latach 73-74 pełnił funkcję na Wydziału Aktorskiego. Młode pokolenie artystów mogło czerpać z jego doświadczenia. Środowe wieści na temat śmierci Nowickiego zamknęły pewien etap polskiego aktorstwa. Przyczyna śmierci artysty nie jest znana. Łączymy się w bólu z rodziną i fanami artysty.